Dzień dobry. Drodzy Państwo, to jest dla nas ogromny zaszczyt być dzisiaj razem z Państwem w tym przepięknym miejscu. Pozwólcie Państwo, że bardzo gorąco podziękuję w imieniu artystów, ojcu Mirosławowi i marszałkowi województwa, panu Piotrowi Całobeckiemu, oto im zawdzięczamy nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone wielkiemu człowiekowi, prymasowi Cięstecia, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Osobą towarzyszącą i Państwu, i nam podczas naszego spotkania będzie mój serdeczny przyjaciel, który zasiądzie przy instrumencie. Znamy się 40 lat, proszę Państwa. Przed 40 laty zapowiadałem mojego przyjaciela, że przy instrumencie zasiądzie czarny lew salonowy. Po 40 latach inaczej zapowiem, przy instrumencie profesor biały lew salonowy, profesor Bogusław Pikała. Tak jak wspomniałem, jest to dla nas ogromny zaszczyt bycia z Państwem dzisiaj. Zawdzięczamy to naszemu przyjacielowi, ojcu Mirosławowi, bo nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. Tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje. Ten, kto zdolny jest dla nas. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Człowieka trzeba mierzyć sercem. Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje. Yes.
1963 roku papież Paweł VI mianował biskupa Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 4 lata później, w czerwcu 1967 roku, kardynałem. W tym krakowskim czasie kardynał Wojtyła często, bardzo często gościł u siebie prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który zawsze dawał siły naszemu przyszłemu papieżowi, mówiąc: choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, dźwignij, zacznij od nowa, spróbuj budować na tym, co w tobie. Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy, i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to. Thank you.
Kardynał Wojtyła bardzo często przyjeżdżał do Warszawy, odwiedzając naszego prymasa tysiąclecie. Mieli ulubionego razem swojego kompozytora. Był nim Stanisław Moniuszko. I prymas tysiąclecia z kardynałem Wojtyłą obaj po raz pierwszy obejrzeli w Teatrze Wielkim w Warszawie piękną operę tego narodowego kompozytora, operę Straszny Dwór. Wcześniej w Krakowie, jak wspominałem, prymas tysiąclecia po spotkaniu z kardynałem Wojtyłą również obejrzeli w operze krakowskiej operę Charkę, którą Stanisław Moniuszko wystawił w 1848 roku w Wilnie, a sam kompozytor urodził się w miejscowości Ubiel na Białorusi w 1819 roku. W Wilnie, mając 21 lat, poślubił bardzo piękną Aleksandrę Miller, z którą miał 10 dzieci. Kompozytor płodny był. Natomiast jeśli chodzi o Teatr Wielki w Warszawie i Straszny Dwór Stanisława Moniuszki, to ta opera wystawiona była w Warszawie w 1865 roku i była to ogromna patriotyczna manifestacja do tego stopnia, iż władze carskie zakazały wystawiania tego dzieła przez kolejnych 10 lat. Stanisław Moniuszko już nie dożył kolejnego swojego przedstawienia, bowiem zmarł wcześniej we wieku 52 lat na atak serca. Zmarł w roku 1872. Ten straszny dwór, na którym byli prymas tysiąclecia i kardynał Wojtyła, to piękna opera, w której występowały wówczas najwspanialsze gwiazdy operowe. Śpiewał między innymi w tym przedstawieniu Bogdan Paprocki, Andrzej Fiolski i Bernard Łatysz, którego pożegnałem w ubiegłym roku 5 sierpnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego we Warszawie. Bernard Łatysz zmarł 25 lipca, dzień po swoich 98 urodzinach. Czy dobrze powiedziałem? Ojcze, dobrze. Bernard Łatysz miał 98 lat, zmarł dzień po swoich urodzinach, ale muzyka Stanisława Moniuszki, piękne przeboje operowe pozostały, jakby choć ten aria Miecznika w wykonaniu Andrzeja Niemierowicza.
i czysty, być odważny jak lew. Dla swej ziemi, dla swej ziemi macierzystej i naschnienie przelać krew, i naschnienie przelać krew. Yeah.
Występowały największe gwiazdy teatru operetkowego. Występowała w tym teatrze Wanda Polańska, którą pożegnaliśmy w ubiegłym roku w listopadzie w Krakowie. I również występował w tym teatrze Mieczysław Wojnicki. Wiem to od Bogusława Kaczyńskiego, z którym przyjaźniłem się ponad 40 lat, że nasz kardynał, przyszły papież Jan Paweł II, przyjaźnił się z Mieczysławem Wojnickim, który zaprosił naszego wielkiego Polaka na operetkę, w której występował wspólnie z Wandą Polańską. To była operetka Księżniczka Czardasza Emericha Kalmana, węgierskiego kompozytora urodzonego w miejscowości Szjofok, który przeniósł się po swoich ogromnych kompozytorskich sukcesach do Wiednia. I właśnie w Wiedniu odbyła się premiera Księżniczki Czardasza w roku 1915, na której też to wiemy od Bogusława Kaczyńskiego, był nasz wspaniały marszałek Józef Piłsudski. Sam kompozytor w roku 1938 musiał opuścić Wiedeń, opuścić swój piękny pałacyk i wyjechał z powodu nazizmu do Paryża, w którym zmarł w roku 1952. Jeśli chodzi o Mieczysława Wojnickiego, który, jak ja wiem, od Bogusława Kaczyńskiego przyjaźnił się z naszym Ojcem Świętym, kardynał Karol Wojtyła poprosił naszego wspaniałego śpiewaka, artystę, aby ten nauczył go śpiewać wielkiego wówczas przeboju zatytułowanego Jabłuszko pełne snów. I podobno Jan Paweł II śpiewał razem z Mieczysławem Wojnickim. Dzisiaj przepiękny duet z tej operetki Był taki czas usłyszą Państwo w wykonaniu Małgorzaty Kumińskiej i Andrzeja Niemielowicza przy akompaniamencie czarnego, białego lwa sanowego Bogusława. Ale szczęście nie ten wieczór.
już wspomnienia, minionych wzruszeń liczny dzień. Kardynał Stefan Wyszyński, jednak się
uważał, że mając 77 lat wskaże innego, młodszego kandydata, a był nim Karol Wojtyła. Parę godzin później, w tym samym dniu, 16 października 1978 roku, arcybiskup Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł II. Był pierwszym Polakiem, a jednocześnie pierwszym od 445 lat biskupem Rzymu, który nie pochodził z Włoch. W trakcie swojego trwającego 27 lat pontyfikatu odwiedził 135 krajów świata. Jego historyczną podróżą była podróż do Izraela w 2000 roku i modlitwa pod ścianą płaczu. W czerwcu 1979 roku przybył do Polski jako papież Jan Paweł II i kilkakrotnie, kilkanaście razy spotykał się z kardynałem Wyszyńskim i to właśnie wtedy Jan Paweł II powiedział do prymasa Wyszyńskiego: nie byłoby stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było wiary niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła. W marcu 1981 roku u kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoznano chorobę nowotworową. Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, zmarł 28 maja 1981 roku. Wraz z Janem Pawłem II byli wielkimi nauczycielami narodu i wspierali Polaków w najtrudniejszych chwilach historii naszej ojczyzny. Kiedy nie odsiadł rozpływ,
ojciec Mirosław. Profesor Bogusław Michałek. Andrzej Niemielowicz. Takiego uśpienia podawniejszych czasów.
profesor Bogusław Pikała. Andrzej Niemierowicz. Małgorzata Kulińska. I Kazimierz Kowalski, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem do Państwa dyspozycji, będę podpisywał.